Ryk potężnych silników rozbrzmiewa w ten weekend w Augustowie. Miasto jest bowiem gospodarzem Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych. Od piątku do niedzieli na jeziorze Necko zmagają się czołowi zawodnicy w tej dyscyplinie. Piątek był dniem ćwiczeń i ulicznej parady bolidów. Już po raz 13 augustowski klub sportowy Sparta organizuje Necko Endurance, czyli Mistrzostwa Świata w Łodziach Wytrzymałościowych. Będzie na co popatrzeć. Mamy naprawdę super ekipy, super pilotów. Przyjechali do nas między innymi Sean Torrente, który startuje w F1 H2O. Mamy także pilotów z F2 w teamie Newstar. W teamie Modevarus startuje Edgaras Riabko. Jak także mamy reprezentantów, którzy startują w F4, na przykład Francuza Jeremiego Brisset. Więc naprawdę poziom sportowy będzie bardzo wysoki. Atmosfera jest bardzo dobra. Dzisiaj nawet pogoda dopisuje, także jest bardzo dobrze. No nie myślałem, że będę jedyny tutaj. Z tego co wiem, to co roku startowali Polacy. No w tym roku wyszło tak, że jestem jedyny. Tutaj też zawody są na bardzo wysokim poziomie. Tutaj też jest Formuła 2. Są zawodnicy, którzy na co dzień ścigają się właśnie w Formule 1. Jest też aktualny mistrz świata tutaj w Augustowie. Także no zawody są też na bardzo wysokim poziomie. Głównym całym założycielem tego wszystkiego jest bardzo znany motorowodniak, pan Lechosław Rybarczyk, znany jako profesor. Poznał się tu z właścicielem stoczni jachtowej Ślepsk, która właśnie się tak nazywa. I pierwsze zawody były robione chyba 14 albo 15 lat temu, nie tutaj z tej strony od molo, tylko z drugiej strony właśnie od takiej małej prywatnej plaży właśnie pana Józefa Wiśniewskiego, właściciela Ślepska. I tak się to wszystko zaczęło. Później przybił do tego wszystkiego Waldek Marszałek, jego syn. No i tak się stworzyło, że co roku spotykamy się na dwóch eliminacjach. Wszystkie zawody, które się odbywają właśnie, tak jak pan wspomniał, w Dubaju, obecnie gdzie, są to zawody, które składają się przykładowo, jeden wyścig trwa 20-30 minut. Jest to ilość kółek mierzonych na czas i to jest wszystko. My pływamy, to są łodzie wytrzymałościowe. W tym roku jest krótsze, bo jest w sumie 6 godzin pływania. Ale są lata, w których pływamy 8 albo nawet 12 godzin, non-stop. Zawodnik się zmienia co 2 godziny, dotankowywana jest łódź i płyniemy dalej. Weekend to 2 dni wyścigów łodzi, które osiągają prędkość do 200 km na godzinę. Na pokładzie ze światowej sławy gwiazdami sportów motorowodnych. Dodatkowo show Tadeusza Harenzy, wielokrotnego mistrza świata, Europy i Polski. A na co dzień rolnicy. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow.